номером нас уже кшите, або будем розмовляти. Я уж. Еще только что внесу до этого дня. Еще раз повторяю. Powołować zespół, który ma ocenić, czy jest potrzeba, jakie są zagrożenia, jakie są potencjalne korzyści, czy sprzedawać, czy nie sprzedawać. Nie ma decyzji o tym, że Państwa firma zostanie sprzedana, bo również kilka pieniędzy musi. Nie ma takiej decyzji. Jeszcze raz powtarzam, tylko ja powiem tak. Tak samo by Pan dzisiaj, tak samo by Pan krzyczał, gdyby się okazało, że firma ma wydać 15 milionów i Pan, my szukamy na siłę inwestora, tak? Ja bym w telewizji właśnie szukamy inwestora, który lubi o miasta nie znać na inwestycji. Pan by tak samo siedział i by Pan mówił, Panie Burmistrzu, co Pan robił 4 lata temu, kiedy Pan wiedział, że rzeczywiście norma firma nie jest zabezpieczona. Moim obowiązkiem jest sprawdzić, zaraz Pan potem tak. Moim obowiązkiem jest sprawdzić, jakie są warunki, jakie są zagrożenia. Jeszcze raz powtarzam, nie ma decyzji. Spotkałem się z załogą, z Państwa przedstawicielami w Radzie Nadzorczej, z panem Rolnisem, z panem szefem Związku Zawodowego Solidarność. Przedstawili mi sporo informacji, które są za tym, żeby zakładu nie ruszył, sporo argumentów. Tak? Rozmawiałem z zarządem, ale jak mówię, no niestety to jest też tak, że w mieście, jeżeli o jakiejś sprawie nie więcej niż 3 osoby, ona się staje sprawą medialną. W normalnej firmie zajęłoby się 5 osób, które przeprowadziłyby analizę, dało mi na biurko wniosek, tak? Sprzedawać, bo tak, tak, tak. Nie sprzedawać, bo to, to, to. My jesteśmy na etapie analizy, jeszcze raz powtarzam. Jeżeli będę miał argumenty niezbite, żeby sprzedawać, to przyjdę i Państwu to chyba powiem, czy to się Wam podoba, czy nie. Stanę i będę mówił, tak, ale ja uważam, że należy sprzedać, bo to, bo to, bo to. Na dzień dzisiejszy Pan Andrulonis stanął i powiedział, nie sprzedawać, bo to, bo to, bo to. I szef Związku Zawodowego, przepraszam za zmienię nazwiska i tak dalej. Jak? Płaczkowski. Płaczkowski powiedział tak, bo to i tamto i tamto. Z zarządem rozmawiamy, zarząd mówi, panie burmistrzu, do 2023 nie widzimy potencjalnych zagrożeń. Mam pismo od Związków Zawodowych, że panie burmistrzu, my, nawet pan Andrulonis powiedział, że w tym roku wiecie, że jest ciężka sytuacja, rok był kiepski, nie będziecie występowali o podwyżki. To są wszystko argumenty, które ja muszę zbierać na analizę. Bo to nie jest tak, przynajmniej ja tak nie podejmuję decyzji, że się rano obudzę i tak się myślę, kurde, mam z ludzi, a za sprzedaż stres. Bo tak nie jest, ale ja muszę mieć na wszystko analizę, tak, żeby podjąć dobrą, racjonalną decyzję. Dobrą dla Was, ale też dobrą dla miasta. Ja mówię, argumentem za tym, żeby sprzedać firmę w tym momencie jest to, że jest dobrą, dobrze działającą firmą. Czyli po pierwsze możemy my jako miasto uzyskać dobrą cenę, po drugie możemy negocjować dobry pakiet socjalny dla załogi. Znaczy ja to mówię praktyka, ja to już do dzisiaj panowie, już ostatnie 3 sekundy. Panowie, ja powiem tak, może na papierze, ale jakoś na razie zakopali i zamykali, nikogo nie zwolnili. Na siłę. Więc to jest tak, że ten papier, może to jest papier, ale go ciężko obejść. Oddaję go. Panie burmistrzu, w pierwszej kolejności pozwolę się, bo załoga mnie zna, Ryszard Andrulonis, mistrz mianowy ciepłownik z wyboru załogi, członek Rady Nadzorczej, do tych, z którymi miałem okazję rozmawiać. W pierwszej kolejności pozwolę się nie zgodzić z Państwem stwierdzeniem, że miasto nie chce nic od nas. Nigdy nie dajemy miastu, miasto nie chce nic od nas, nie od miasta. Faktycznie my bardzo mocno sponsorujemy miasto, już rozmawialiśmy na ten temat. Faktycznie nie dajemy dywidendy w gotówce. Niemniej jednak forma, w jakiej jesteśmy opłacani przez dużych odbiorców, CSE, PZN, przez służbę zdrowia, często powoduje to, że firma właśnie staje się w trudnej sytuacji finansowej, między innymi dlatego, że wielcy odbiorcy, tacy jak CSR, zalega z płatnościami. Jest to forma pomocy miastu. Fakt, że mamy takie niskie ceny, stwierdzenie, że po prywatyzacji również ceny nisko utrzyma URE, jest mocno nieprawdziwe, bo wtedy trochę się zmieni struktura kosztów, zmieni się struktura kapitału zaangażowanego. Praktycznie zawsze tam, gdzie firma została sprywatyzowana ciepłownicza, są dwa zjawiska, czyli redukcja zatrudnienia i wzrost kosztów energii cieplnej. My zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne miastu i z tym się trzeba liczyć. Pełnimy pewną rolę służebną,
stosunku do miasta. I tu jedyne, czego żądamy od miasta, czego chcemy od miasta, czego co zapewniali nam państwo poprzednicy, to jest możliwość spokojnego rozwoju. Zarząd obecnie wykazał się bardzo dużymi umiejętnościami pozyskiwania środków i rozwój spółki gdzieś od 98 roku, kiedy wdrożono pilotażowy system optymalizacji procesu spalania, czyli tak zwaną u nas czeską modernizację, po dzień dzisiejszy to są naprawdę większe pieniądze, niż mogłoby nam miasto kiedyś zaproponować na rozwój. My nie szukamy pieniędzy na rozwój. Firma się wykazała, zarząd wykazał się dużymi możliwościami pozyskiwania środków na rozwój firmy i dzięki temu firma się bardzo dynamicznie rozwija. Praktycznie firma zasługuje na to, żeby pozostawić to w spokoju, pozostawić na takiej właśnie ścieżce rozwoju tego technologicznego przede wszystkim, bo ze wszystkim nadążamy. Na dzień dzisiejszy mamy już dokument, w którym strona niemiecka już wyraziła duże zaniepokojenie tym, że wprowadzona jest chociażby analiza. To już nam w pewien sposób szkodzi. Szkodzi nam w ten sposób, to pozwolę sobie przeczytać. W związku z ewentualnie planowaną prywatyzacją proszę również o zrozumienie, że na razie wycofam moją decyzję dotyczącą rozszerzenia projektu związanego ze zwiększeniem środków finansowych na modernizację ekologiczną kotłów grzewczych. Gdzieś czekają na nas pieniążki w wysokości około 3 milionów złotych na optymalizację procesu spalania. Ponowno już w ciągu ostatnich 15 lat. To są bardzo poważne inwestycje i my na te inwestycje nie szukamy pieniędzy u miasta, nie szukamy również inwestorów. Wierzymy, że zarząd i spółki te finansowe współpracujące z naszą firmą są w stanie nam zapewnić kapitał. Teraz próba jakiegoś wmawiania, że to będzie fundusz, pakiet osłonowy zwany pakietem socjalnym. No każdy pakiet osłonowy pomniejsza bardzo wydatnie kwotę sprzedaży, także pan jest słabo zainteresowany negocjowaniem dla nas pakietu socjalnego. My chcemy utrzymania miejsc pracy, chcemy spokojnie się rozwijać. Nie jest nam to potrzebne na dzień dzisiejszy. Takie stwierdzenia, że co będzie, jeżeli normy te ekologiczne rosną od wielu lat. I pierwsze modernizacje z roku bodajże 97 lub 8 były właśnie związane z podniesieniem tych norm ekologicznych. Spółka doskonale sobie z tym dała radę, wdrażając właśnie program pilotażowy optymalizacji procesu spalania. Te normy zostały spełnione z wyprzedzeniem. Na dzień dzisiejszy, tu garść informacji między innymi dla załogi, bo pan już to zna, chroni nas dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która zapewnia nam przedsiębiorstwom takim jak nasze. Jest tu do wypełnienia 5 punktów. Nasze przedsiębiorstwo pełni wszystkie te wymogi spełnia. Dyrektywa ta chroni nasz zakład przy wprowadzeniu restrykcyjnych norm emisji do 31 grudnia 2022 roku. Program wdrożenia instalacji odpylania od momentu, kiedy się ten projekt narodził, do momentu jego uruchomienia, zajął około 6 lat. Działając w ten sam sposób, uważam, że jesteśmy jako spółka w stanie wdrożyć kolejny program, na przykład odsiarczania spalin. Zresztą są jeszcze inne metody, również inne technologie, o wiele mniej energochłonne i kapitałochłonne, obniżające emisję spalin. My się tego nie obawiamy. Wiemy, że sobie radzimy. Także tutaj poszukiwanie tego inwestora strategicznego dla nas jest w tej chwili chyba niepotrzebne. Chciałbym tu jeszcze się podzielić pewną też informacją również z załogą, bo padły takie argumenty, że firma może stracić płynność finansową. O tym, że nie wykonujemy jako załoga, nie wykonujemy takich manewrów domagania się jakiegoś drastycznego wzrostu wynagrodzeń w sytuacji, kiedy firma jest w trudnej sytuacji, to pan jeszcze z tego zdaje sprawę. Pan zarzut, że firma traci płynność finansową. I chciałbym tu przytoczyć kilka liczb. W 2009 roku odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w 2009 roku wyniosły w naszej firmie 52 zł. Jest to pewien wskaźnik płynności finansowej firmy. Po prostu nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Tak, dokładnie. Mamy pieniądze na bieżący obrót. W roku 2010 odsetki od takiego kredytu wyniosły 613 zł. W tym samym roku odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w moim osobistym rachunku wyniosły 720 zł. Ja jestem bardziej zagrożony utratą płynności finansowej niż nasza spółka. Kolejne liczby są bardzo podobne. Odsetki zapłacone kontrahentom za nieterminowe spłaty zobowiązań. Ale jak pan ma akurat, niech pan przeczyta przychód ze sprzedaży ciepła. Proszę, panie burmistrzu, pan sobie doskonale zdaje sprawę, że produkcja ciepła w branży ciepłowniczej
jej rentowność jest ujemna, na poziomie minus 0,5%. Rentowność w naszej spółce, naszej spółki jako takiej, jest około 2%. Spółki, zgadza się, ale my sobie jako spółka radzimy. No nie jest tajemnicą, że jest to, dzieje się to wskutek takiej, nie innej regulacji cen przez URE. Spółki ciepłownicze jako takie powinny działać na zasadach non-profit. Tylko jednego, już nie do końca dotyczy to spółek sprywatyzowanych. Tam jest inna struktura i w tym momencie na przykład to, co mówimy, że pakiet socjalny czy program dobrowolnych odejść już obciąża koszty uzasadnione. I to na pewno, to się zawsze kończy podwyżką cen energii cieplnej dla odbiorców. URE reguluje te ceny w taki, nie inny sposób, ale tak niskie ceny są utrzymywane właśnie w spółkach komunalnych. Później to już wygląda trochę inaczej. Prywatyzacja natychmiast niesie ze sobą podwyżkę cen energii cieplnej, a nierzadko również podwyżkę czynszu. A nierzadko również podwyżkę czynszu, bo to był dłuższy temat, ale manewry, które wykonała francuska spółka Dagia po prywatyzacji WPC-u Warszawa, specy Warszawa, doprowadziły do tego, że wyrosły czynsze, bo administratorzy zostali obciążeni kosztami zarządzania węzłami cieplnymi i serwisami. My to wszystko robimy dla dobra mieszkańców. To, że akurat w tej chwili to jest na nich mieszkańców nie ma, ale oni zaczynają zdawać sprawę, jak bardzo nasza spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne miastu w takiej formie, jak ona działa teraz. Naprawdę nie czujemy się zagrożeni. To gdybanie, co będzie, jeżeli utracimy zdolność finansową, płynność finansową. Co będzie, jeżeli nie będzie pieniędzy na podwyżki? My to już przerobiliśmy w pewien sposób i dajemy sobie radę. I to trochę jest takie zbliżone, no, co będzie, jak przejdzie przez nas tsunami, jak się z Fukushima. No to możemy tylko gdybać, jest to pewna mniemanologia jedynie. Tak, tylko ja powiem tak, wrócę znowu do początku. Ja jestem zobowiązany do tego, żeby sprawdzić wszystkie za i przeciw. Ponieważ, żeby podjąć dobrą, racjonalną decyzję, muszę mieć argumenty. I za sprzedażą firmy, i przeciwko sprzedaży. Tak jak powiedziałem też na początku, Państwo przedstawiliście sporo argumentów za tym, żeby spółki nie ruszyć. Tak? Ja nadal uważam, że jeżeli miałaby być prywatyzowana, jeżeli, to jest dobry moment teraz, kiedy firma jest w dobrej kondycji. Żeby nie było tak, i do czego jestem zobowiązany do sprawdzenia, czy w najbliższej perspektywie, ja liczę 10 lat, nie istnieje realne, duże zagrożenie do tego, żeby firma mogła przestać działać. W taki czy w inny sposób. Czyli albo nie spełniać norm, albo stracić płynność, albo mieć inne poważne kłopoty ze swoją działalnością. Jestem zobowiązany, czuję się, że jestem zobowiązany do tego, żeby zebrać argumenty i za, i przeciw. Stąd powołałem zespół, żeby to nie było tak, że ja siedzę, drapię się po głowie i stwierdzam, że trzeba sprzedać spec, bo nie, bo potrzebujemy pieniądze, bo będziemy remontować ulicę Ketyny. Muszę mieć konkretne argumenty, pozbierane, przeanalizowane do tego, żeby podjąć dobrą dla miasta decyzję. I tak jak na samym początku powiedziałem, Pan Przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność. Przedstawiliście sporo argumentów, zresztą zarząd też, za tym, że firma jest w dobrej kondycji i nie potrzeba szukać żadnych inwestycji strategicznych, bo firma sobie poradzi. Tylko też pozwólcie Państwo, żeby podjął odpowiedzialną decyzję, żeby miał czas na spokojną analizę tych danych. Bo ja się nie zgodzę z tym, że jeszcze raz mówię, że ceny po prywatyzacji, ja się zgodzę z tym, że mogą wzrosnąć po prywatyzacji ceny. Tylko też zwróćcie uwagę, w jakiej kondycji firmy, które były prywatyzowane. Najczęściej było tak, że inwestycje, które trzeba było wsadzić w dane przedsiębiorstwo, groziły budżetom miast ruiną. Więc ja do takiej sytuacji nie chcę doprowadzić, żeby była jasność. Jeżeli będzie tak, że miasto będzie musiało wydać z budżetu 15 milionów na inwestycje, no to nie będzie żadnej dyskusji. Po prostu nawet jak Państwo będziecie protestować, strajkować, miasto będzie musiało sprzedać firmę, bo nie będzie jej stać na utrzymanie tej firmy. Dopóki firma sobie radzi, to świetnie, bo nie ma takiej potrzeby. Tak? Tylko ja jeszcze raz powtarzam, ja jestem jako burmistrz zobowiązany do tego, żeby to przeanalizować, zrobić sobie perspektywę, nie wiem, 10-letnią i za, nie wiem, 7-8 lat, ja jakoś inny, znowu wrócić do tematu. Pan prezes zresztą powiedział, że to jest trzecie podejście do prywatyzacji. Drugie.
Panie burmistrzu, tu pracownicy starsi nieco ode mnie, czy starsi starze, jako pamiętają, kiedy jeszcze ta firma była częścią Molocha właśnie. I wtedy jeszcze nie spółka, jako przedsiębiorstwo, stawała właśnie na granicy bankructwa i w bardzo trudnej sytuacji finansowej, będąc częścią Molocha, jako samodzielna spółka od 1998 roku, jak widać na załączonym obrazku, bardzo dobrze się rozwijamy. Sam pan mówi, że jesteśmy w dobrej kondycji. Nie ma póki co, nie jest stąd takie przesłanki, że grozi nam właśnie utrata płynności, że nie damy sobie rady z kolejnymi inwestycjami ekologicznymi, skoro od kilkunastu lat spółka doskonale sobie z tym daje radę. Doskonale, podkreślam, i nie ma tak, póki co jest znowu zagrożeń. Panie burmistrzu, jedyna kara w ciągu ostatnich lat w okresie działania spółki, nawet jeszcze przed okresem działania spółki, w roku 95 bodajże, zapłacono jedyną karę za ekologię. I to były jedyne kary na naszą spółkę. Od tego czasu doskonale, bo zarząd zrozumiał. Zarząd zdecydował, że o wiele lepiej jest inwestować w ekologię, pozyskiwać źródła finansowania, niż płacić karę. Nie płacimy kar za ekologię i jak na razie nam to nie grozi. To, co mogłoby nas postawić na jakimś tam skraju bankructwa, to są właśnie kary za ekologię lub niewypełnienie norm. Ale taka sytuacja jak na razie nie zaistniała, no nie ma żadnych przesłanek póki co. No jeszcze raz powiem, jeżeli będzie tak, że zakład będzie musiał zapłacić, nie wiem, 5 milionów kar, to w moim mniemaniu to mówienie o prywatyzacji, o szukaniu inwestora, to już będzie za późno, tak? Bo już nie będzie mieć żadnych argumentów. Ja jeszcze raz powiem tak, ja przyjmuję Państwa argumenty, że firma jest w dobrej kondycji, ale ja też jestem zobowiązany do tego, żeby zbadać, czy jest potrzeba sprzedaży, czy nie ma potrzeby sprzedaży. Bo to powołałem zespół i to nie jest tak, jeszcze raz powtarzam, że ja nie wymyślę komisji, albo ja sam sobie siądę i myślę, że dzisiaj sprzedajemy, ogłaszamy ofertę publiczną na sprzedaż udziału. Jeszcze pytanko, bo tu sam pan wspomniał, że ta informacja o ewentualnej prywatyzacji naszej firmy rozeszła się za wcześnie. No i teraz pytanie, jeżeli to jest na etapie analiz, jeżeli teraz się rozejdziemy, jak w jakiś sposób uspokojeni tu pańskim oświadczeniem, to na ile możemy wierzyć w to, że kolejny etap prywatyzacji jednak się obejdzie bez przecieków? Na ile możemy być pewni, że coś się nie stanie za naszymi plecami i któregoś dnia obudzimy się właśnie w sytuacji, kiedy macie na to moje słowo, mówię to do kawery średniej. Że proces jest tak daleko posunięty, że nie można tego odkręcić. Nie jest na tyle posunięty, żeby nie można było tego odkręcić, bo jest na etapie analiz, jeszcze raz powtarzam. Za miesiąc, mam nadzieję, że ja skończę swoją analizę. Na dzień dzisiejszy nie ma zbyt wielu argumentów, poza tym, że dzisiaj mogę negocjować z kimś dobre warunki, tak? Ale dajcie mi, że tak powiem, spokojnie skończyć. Ja wiem, że nie chcę, tak? Ja widzę, że pan chce nas zagłaszczać, zagadać, żebyśmy się nie odzywali za wiele. No pan chce się ze mną pomóc. Jest pan w mojej pracy. Ja powiem, no trudno, no nic z tym nie zrobię, że nie jestem przez pana lubiany. Nie o to chodzi, tylko chciałem powiedzieć, że nie mogę się doczekać, że pan mówi, że jest teraz dobre warunki do sprzedaży. 2 lata były gorsze, 3 lata jeszcze gorsze. To znaczy, że za 2 lata, za 3 lata jeszcze będą lepsze warunki do sprzedaży. Znaczy nie, czy będą lepsze? Będą lepsze, dlatego że się firma modernizuje cały czas i wymienia sprzęt na lepszy, nowy. I pan o tym dobrze wie. A takie wmawianie, że teraz jest dobry moment, dla pana jest dobry moment. Tylko chyba, jak ja powiedziałem, decyzja polityczna i koniec.